Iwonka, a propos przyjazdu. Czy ty przyjechałaś specjalnie do nas? Dobra, czy ty masz coś do załatwienia w Warszawie? Nie, specjalnie do was. Tak. Ja nie wierzę. Także strasznie się cieszymy, że do nas przyjechałaś. To jest dla nas wielki zaszczyt. Bo ja sobie bardziej strasznie, czy bardziej, że się cieszycie? Cieszymy się. Bo ja sobie dzisiaj uświadomiłem, prowadząc trening, że ty jesteś jedną z najpopularniejszych sportsmenek polskich. Co to za najpopularniejszy. Bzdury opowiadam. Ale nie, no jesteś rozpoznawalna. Jeżeli ja mówię, że będzie u nas gościem Iwona Guzowska, wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. No to dobrze. Jak ja powiedziałem, że przyjdzie do nas Arkadiusz Skrzypaszek do studia, nikt nie wiedział, o kogo chodzi. Nie, bo teraz młodzież nie sięga do sportu sprzed 20 lat. Tym bardziej, że Arek Skrzypaszek robił wszystko. No przez 20 olimpijskim podwójnym mistrzem olimpijskim. Podwójnym. No. Mamy tylko trzech takich Polaków, których na jednej igrzyskach olimpijskich zdobyli dwa złote medale. Arkadiusz Skrzypaszek mówi tak: Andrzej, ja przez 20 parę lat dbałem o to, żeby świat o mnie zapomniał, a ty chcesz mnie tu pokazywać. Także on skutecznie się starał, żeby zapomnieć o wszystkim. Czy chcesz, żebyśmy rozmawiali dzisiaj, co było w twojej, co jest w twojej książce? Słuchaj, to ty mnie zaprosiłeś do tego programu. Mhm. Ja powiedziałam, dla mnie nie ma żadnych trudnych pytań. O czym trzeba będzie porozmawiać, to porozmawiamy. Najgorzej dostaniesz wkły. Dobrze, o właśnie, a propos wkły, to mam do ciebie prośbę. Czy mamy chusteczki? Mam jakieś chusteczki? Chciałem ci dać chusteczki. Nie mamy chusteczek. Ale nie mam kataru. Ty nie masz kataru, no, ale nie chcę. Ale jest ich pociągająca. Ale ja nie chcę, żebyś wycierała swój nos w mój rękawek, dobrze? Ryczeć nie będę. Nie ryczeć. Jak załatwiałaś swoje przeciwniczki? Powiedz, jak na ringu załatwiałaś przeciwniczki, które cię denerwowały? Nie, chwila. Tak się zdarzyło jeden raz. No chyba dwukrotnie przeczytałem w książce, wycierałaś nos zasmarkany, zakrwawiony w ich rękawki. Podczas jednej walki tak było, bo tam ta po prostu walczyła nie fair. No i co róż w zwarciu buch z bańki i buch z bańki i rozwaliłem mój biedny nos. Więc stwierdziłam, że nie mogę przegrać tej walki przez RSC. Muszę coś zrobić, żeby pozbyć się tej krwi, która gdzieś tam wytaczała się z mojego nosa. Więc najlepiej w zwarciu było się wytrzeć o przeciwniczkę, skoro to jej wina była. Więc dlatego ja ciebie poprosiłem, żebyś dzisiaj, gdyby doszło do takiej sytuacji, nie wycierała nosa o mój rękawek. Ale to nie mnie będzie nos krwawił, tylko tobie, jak już. Poproszę kask. Ale kask ci nic nie pomoże. No dobra. Właśnie Iwona, czy jak walczyłaś, jak zaczynałaś swoją przygodę, to również od samego początku twojej przygody były kaski? Oczywiście, że tak. Od zawsze, czyli to bezpieczeństwo? Kask na treningu to jest podstawa. Ja ostatnio byłam na takim fajnym zgrupowaniu kobiet, Ladies Fight Night. Same dziewczyny, słuchajcie, mega fajna rzecz. W każdym razie zobaczyłam, że dziewczyny wchodzą do ringu bez kasków i dla mnie to było porażające. To jest dla mnie niedopuszczalne w kwestii ich samoświadomości, ale również trenerów, którzy o to nie zadbali. Ja bym nie wpuściła zawodnika, który byłby pod moją opieką, do ringu bez kasku. W walce walczy się bez kasku, w walkach zawodowych, natomiast żaden wielki mistrz nie wychodził do sparingów bez kasku, bo bez ręki, bez nogi można żyć, ale bez głowy nie. To tak jak nie wychodzimy bez kasku na trening rowerowy. Ale oczywiście, że tak. Iwonka, bez kasków, ale ze suspensory miały dziewczyny, tak? Założone. Wiesz co, właśnie nie. Miały tylko rękawice. Nie, ja sobie zażartowałem. Dziewczyny też suspensory zakładają? Na piersi ochraniacze, na piersi zakładają. Suspensory zakładają po to, żeby chronić podbrzusze, aczkolwiek to jest, myślę, bardzo zbędny element. Natomiast ja walczyłam bez ochraniacza na piersi, bo po prostu był taki niewygodny. Może gdybym miała mniejszy rozmiar biust, to byłoby mi po prostu łatwiej. No właśnie, no, to ma ogromne znaczenie. Ma. Tak, szczególnie tym bardziej, że przeciwniczki miały trudność. Biust? Nie, jeszcze nie. Skąd Andrzej ma to wiedzieć? No słuchaj, tym bardziej, że... Czy kolega coś insynuuje. To jest Andrzej twoje, się uczy cały czas. To jest akurat twój atut, bo po prostu twoje rywalki nie bardzo mogły się do ciebie zbliżyć, prawda? Tak, dlatego, że miałam wystarczająco długi zasięg ramion. Aha, i nóg. Bo swoją przygodę, w kickboxingu, tak. Kickboxingu. Bo swoją przygodę zaczynałaś od taekwondo, czyli tak. Jednak nogi tam były najważniejsze. Przede wszystkim, tak. Tam knockout z ręki niestety groził dyskwalifikacją. U mnie na podwórku mówiło się tak, że jak ktoś kogoś kopie, to tak nieetycznie, nieelegancko, no i chyba, trzeba że, się bić ale na pięść. Poczekaj, no bo jak kopie poniżej pasa, to jest nieetyczne, chyba że jest to formuła, nie wiem, Muay Thai, tudzież K1, low kick. Natomiast rzeczywiście, walka na pięści to taka najbardziej honorowa, prawda? Od zawsze. Dać sobie po mordzie, wyjaśnić pewne sprawy. No dzisiaj w szkołach niedopuszczalne, nauczyciele się bardzo denerwują, jak Daniel się zapłacił, nie wiem, czy wiecie. Ja czekam, aż się wypstryka.
się ze swoich słabych pytań, bo ja mam poważne pytania. Dzisiaj młodzież nawet nie wie, co to jest solówka. Hubert, wiesz, co to jest solówka w ogóle? No ty mnie tu próbowałeś wyzwać 4 programy wcześniej. Była taka tutaj próba. Daniel, proszę bardzo. Iwona, to ja może zadam ci, wiesz, poważne pytanie, które, wiesz, dotknie jakby istoty naszego spotkania, no bo napisałeś książkę, która jest twoją historią i ja wyczytałem w kilku wywiadach, jak moment, kiedy przechodziłeś z kickboxingu do boksu. I w jednym z wywiadów powiedziałeś, że ty miałeś stypendium 500 zł, że ty właściwie musiałaś walczyć o to, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, pomimo tego, że byłaś mistrzynią świata. No tak. My często poruszamy tutaj tematy współczesnych sportowców, obecnych mistrzów, którzy płaczą, że mają za słabe stypendia, ale ty w ogóle nie płakałeś z tego powodu, tylko po prostu podjęłaś decyzję ryzykowną, przechodząc do boksu zawodowego i postawiłaś wszystko na jedną kartę. Moje pytanie jest, jak ważne w twoim życiu jest podejmowanie ryzyka? Albo skłonność do podejmowania ryzyka, bo jest to nieodzowny element każdego progresu i pójścia dalej. No nie da się przeżyć życia siedząc w jednym miejscu, po prostu, to jest niemożliwe. Natomiast jeżeli chodzi o podejmowanie pewnego ryzyka, to jaka decyzja jest, okazuje się dopiero po czasie. Życie weryfikuje jej słuszność, bądź nie. Natomiast to, co robiłam, robiłam przede wszystkim z pasji. I wymiar finansowy by miał drugorzędną miarę i wartość. Natomiast to, co też było dla mnie bardzo, bardzo istotne, przekroczyć pewną granicę, po raz kolejny, wiesz, stanąć na krawędzi i zobaczyć, na ile jeszcze w stanie jestem z siebie dużo dać. I podjęcie decyzji o tym, żeby przejść z kickboxingu na boks, pomimo tego, że pierwotnym założeniem była zmiana finansowa, poprawa finansowa, to tak naprawdę bez tej pasji nie podjęłabym tej decyzji, albo bardzo szybko bym się z niej wycofała, a tego w życiu nienawidzę. Przed chwilą powiedziałaś stanąć na krawędzi i w książce wyczytałem, że lęk jest wyjątkowo silnym motywatorem dla ciebie. To jest taka trochę wspólna nasza cecha, wiesz? Nie wiem, czy wiesz. Tak, bo mnie lęk również cholernie motywuje do działania. Nie paraliżuje, tylko powoduje, że to ja ci dziadu pokażę. Dokładnie tak, jak staję... Andrzeja, dziadu, wiesz co? Naprawdę. A Andrzej się nie obraża. Andrzej się nie obraża. Ty na pewno byś się pobeczał i wyszedł. Nie, jak on by powiedział, ja bym się obraził. Natomiast... Dobrze, że ja mam pójcie pod ręką. Wolę się nie obrażać. Prawda? Tak, wiesz... Oswojenie strachu, oswojenie tego stresu, emocji jest chyba kluczowa sprawa w dążeniu do sukcesu, w dążeniu do celu. Bo ten strach jest wpisany w każde ryzyko, którego się podejmujemy. Czekając na to wejście, przeglądałam sobie prasę, która tam jest i przeczytałam taki tytuł artykułu, że życie zaczyna się poza strefą komfortu. Właściwie strefa komfortu to jest takie modne teraz. Bardzo modne. Strasznie. Natomiast trudno się z tym też nie zgodzić. Bo wtedy, kiedy siedzimy na kanapie, opatuleni ciepłym kocykiem, z kubkiem gorącej kawy, herbaty czy czegokolwiek innego, czujemy się bezpiecznie, wtedy po prostu sobie tkwimy w tym miejscu, ale nie robimy nic, co by nas wyrwało z tej bezpiecznej i komfortowej sytuacji. A życie nie jest komfortowe, zwłaszcza na krawędzi. A może nie wszyscy powinni tę strefę opuszczać? No to jest ich decyzja. Ja postanowiłam, że będę przekraczać swoje granice, że chcę smakować życia bez względu na to, jaki ten smak czasami jest. Iwonka, robiłaś to od dziecka. Smakowałaś życia, próbowałaś różnych rzeczy. I chociaż większość wcale tych, niektórych większość tych, większość tych rzeczy... okazywało się, że w większości tych rzeczy masz wielkie talenty, dotykałaś się przeróżnych rzeczy. Między innymi... Grałaś na gitarze. No. Dobrze, grałam. Ale wiesz co, książka jest tak napisana. Nic o tym nie wiem. Książka jest tak napisana, że niewiarygodna dla mnie wręcz bardzo często, że ja chyba nie we wszystko ci wierzę, że ty przeżyłaś. W związku z tym ja mam prośbę do ciebie. Czy ty możesz udowodnić, że ty potrafisz grać na gitarze? Mogę, tylko po co? Możesz to zrobić dla mnie? Wiesz, no mogę to zrobić dla ciebie. Chociaż dwa akordy. Jakieś. No, poproszę. Proszę. Gitarę. Nie miałam gitary, to jest specjalnie dla ciebie. Z 20 albo ze 30 lat. Oj. Już nawet chwytów nie pamiętam. Patrz, ja na takiej w życiu nie grałam.
nas w ogóle pierwszy raz w życiu się robi wiele rzeczy. Programie. Słuchaj, na pewno nie pierwszy raz w życiu mam gitarę w ręku, taką na pewno, aczkolwiek jest to fajne. Powiem ci, że kolejnych chwytów to już w tej chwili nawet nie jestem w stanie złapać ze względu na to, że mam strasznie miękkie opuszki i za długie paznokcie. Nie, Iwonka, nie możesz złapać, dlatego że to jest gitara dla leworęcznego gitarzysty, więc na niej nie zagrasz. No to dlaczego mi takie rzeczy taka podpucha, robisz? Wiesz? Proszę, to jest gitara, grałaś jako dziecko, prawda? Uczyłaś się ale grać jako dziecko. Ale nie na takiej, na klasycznej gitarze. To jest, dobrze, to proszę, dobra, zagrasz na gitarze teraz dla praworęcznego, więc będzie ci łatwiej. Dobra. Dziecięcej, więc w ogóle. No dziecięcej. Więc to... w ogóle będzie. A możesz mi jeszcze obciąć paznokcie, proszę? Ilona. No, kurde, tu mi się palce nie mieszczą. No bo to jest gitara dla dziecka. No to jak, dlaczego mi dajesz gitarę dla dziecka? Najpierw ale nie dajesz... płaczemy, dobra. Iwona, nie płaczemy. Iwona, wierzymy ci. Oczywiście. Słuchaj, czy zagra? Oczywiście. No słuchaj, ja dzisiaj nie jestem w stanie ci zagrać tego, co grałam kiedyś, bo po prostu już nie pamiętam. Znaczy, będziemy się teraz bardzo szczegółowo dopytywać, co było w książce w takim razie. Ale znaczy, proszę cię bardzo, ja nie mam z tym żadnego problemu. Iwonka, wierzymy ci. Specjalny prezent dla ciebie. Jaki? Mad Mike, nasz wspaniały gitarzysta, no, zaraz zagra dla ciebie, dobre, specjalny kawałek. Dobrze? Fantastycznie. Michał, mam tylko pytanie, czy Iwonka prawidłowo trzymała gitarę chociaż? Bardzo prawidłowo, tą praworęczną. Tak, czyli prawidłowo. Wszystko to prawda. Czyli wszystko to prawda. Wszystko prawda. Był akord A mol. Czy jeszcze coś pożądasz raz? Chcieliśmy ci zrobić prezent, mam nadzieję, że ci się podobał. Bardzo, bardzo. Taki z zaskoczenia. Andrzej się naoglądał amerykańskich show, wiesz. Ale to jest fajne, to jest fajne, bardzo fajne. Bardzo fajne. Ale Michał specjalnie na ciebie przyjechał tutaj, żeby zagrać. Naprawdę, tak. Michał, dzięki. Natomiast to jest tak, że jak rzuciłam wtedy tą gitarę na rzecz taekwondo, tak nigdy do niej nie wróciłam. Ale nie martw się, ja mam to samo z angielskim. 20 lat nieużywany, czuję się jak wtórny analfabeta. No, wiesz, także to jest normalne. W ogóle się tym nie przejmuję. Ale w ogóle nie jestem tym przejęta, natomiast fajnie było wziąć instrument po 30 paru latach do ręki. Super, super rzecz. Może kiedyś jeszcze do tego wrócę. Michał. Iwonka powiedziała, że ale musiała, wiesz co, tak naprawdę musiałabym się wszystkiego od nowa nauczyć. Ale ty się wszystkiego powiedziałaś, że no nie wszystkiego. Andrzej przyjmuje, ja bym się rozpłakał. Mi jest przykro, jak polscy sportowcy, młodzi szczególnie, chłopcy już tutaj wiedzą, widzą, jak to się, co się dzieje, jak płaczą, mając 250 dni obozowych z pełnym wyżywieniem, nie martwiąc się o nic, że mają źle. Powiedz, czy ty wyjeżdżałaś na 250 dni obozowych, miałaś przygotowywane śniadania, obiady, kolacje od 14-15 roku życia? Tak no było nie, super? No oczywiście, że nie. Zaczynałam trenować, miałam 18 lat i to była pełna prowizorka. Jak byłam w kadrze kickboxingu, to mieliśmy zgrupowania dwa razy w roku, czy trzy, później takie krótsze. I to było wszystko. Każdy musiał we własnym zakresie o wszystko zadbać, sam się umieć odżywiać, sam układać sobie te treningi. No a w boksie zawodowym było już trochę inaczej. Natomiast to nie było tak, że ja miałam wszystko pod nos podstawione. Ja po każdym treningu wracałam z nosem przy ziemi, zmęczona. Musiałam sobie jeszcze zrobić posiłek, zadbać o swoją regenerację, czyli spanie. To była moja odnowa biologiczna i później znowu iść na następny trening i jeszcze na jeden, na trzeci. I tak było dzień w dzień. I co przygotowywałaś sobie do jedzenia, takie twoje ulubione potrawy potreningowe? Tak naprawdę na śniadanie nie jadłam nic,
bo nie lubiłam biegać i do dziś tak mam. Nie lubię trenować z pełnym żołądkiem, więc pierwszy trening był na czczo. Wracałam, więc jakieś płatki czy coś takiego. Później po treningu popołudniowym było mięcho i warzywa. Najczęściej wołowina albo indyk. A wieczorem często wypijałam odżywkę i szłam spać. A w sensie izostar. Czy słodycze? Nie, rzadko po słodycze. W ogóle strasznie mało wtedy jadłam. Mniej więcej trenowałam, tym mniej jadłam. Nie miałam siły jeść. Czyli można było się przygotować, nie mając pudełek, które przyjeżdżają rano o 6:00. Wiesz co, można było. Mało tego, uważam, że byłam w świetnej formie. Znaczy wiem, że byłam w doskonałej formie. Mój organizm doskonale dawał mi sygnały, czego potrzebuję, czego nie potrzebuję. Na co miałam ochotę, to sobie od razu serwowałam. W okresie takim 2 tygodni przed walką to po prostu pomidory pod każdą postacią, potas po prostu. No i to było też lekko strawne, wystarczało. Makaron. Czyli zmieniło się jedno. Jesteśmy bardziej wygodni i lubimy lżej trenować. Słuchaj, jesteśmy wygodni, no ale chyba warto wykorzystać dobrodziejstwo rozwoju i dostępność pewnych rzeczy. Chociaż to też nie idzie w parze z takim duchem wojownika wśród Właśnie. Młodych ludzi. Iwona, ja tutaj wskoczę w to pytanie, dopytam za Huberta. Czy dzisiejsi zawodnicy nie mają za łatwo, żeby osiągać sukcesy? Chodzi czy zawodnik musi mieć trudniej, żeby wydobywać z siebie siłę i wychodzić poza strefę komfortu, ale mówię o zawodowym sporcie, dużo dalej niż u normalnego człowieka. Zdaje się, że Zbyszek Boniek powiedział, że z zawodnika, który ma dobre życie, dobre, wygodne, nic komfortowe dzieciństwo, nic nie będzie. Rzeczywiście to też nie jest regułą i nie można takiego założenia od razu poczynić, ale wydaje mi się, że tak. Bez względu na to, jakie są czasy, tych ludzi z charakterem i tak nie znajduje się tak wielu. Bo pomijając fakt, że powiedzmy 40-50 lat temu kluby bokserskie były jednymi z niewielu dostępnych klubów w ogóle sportowych, więc dzieciaki tam szły. Ponieważ ogólnie stan jakby ekonomiczny społeczeństwa był dużo trudniejszy niż jest dzisiaj, więc bieda powiedzmy dotykała większość. No więc te dzieciaki chodziły na ten sport, albo kopały w piłę na podwórku, albo chodziły na jakiś boks, jak jeszcze znalazł się trener pasjonata, to jakoś to tak funkcjonowało. Ale też tylko wyjątkowe, wybitne jednostki dochodziły do sukcesów. Były wystarczająco zdeterminowane z całej grupy latającej po podwórku, mieszkającej w powiedzmy trudnych warunkach, dochodziły do czegoś. Więc dzisiaj jest dokładnie to samo. Ja bym nie demonizowała tego. Iwonko, nawiązując właśnie do tego tematu, ja jednak uważam, że sukces sportowy dotyczy w zdecydowanej większości tych, którzy mieli w cudzysłowie trudne dzieciństwo. Ty piszesz o swoim dzieciństwie, że wcale nie było łatwe. Sama chyba uważasz, że było trudne. No nie było łatwe, również ale są dzieciaki, które mają gorzej. Oczywiście, że tak, ale chciałem nawiązać do czegoś innego. Dzieci z trudnym dzieciństwem osiągają sukcesy, ale nigdy sukcesy nie uszczęśliwiają tych dzieci. To znaczy tych zawodników, tych sportowców. Oni muszą, albo są nieszczęśliwi nadal, albo muszą przejść terapię. Mam wrażenie, czytając swoją książkę, obserwując swoją karierę, że dla ciebie sport, odnoszenie sukcesów, właśnie taką terapią było. Czy ty kiedykolwiek skorzystałaś albo wpadłaś na pomysł, żeby skorzystać z porady psychologa, pomocy psychologa, terapeuty, poza sportowym aspektem oczywiście mówię. Czy... W żadnym aspekcie, ani w sportowym, ani w życiowym. Nigdy nie korzystałam z żadnych. W związku z tym ja mam wrażenie, że ty, każdy ma swoje jakieś problemy. Ty pokonałaś jakby te problemy dzięki sukcesom sportowym, czy nie jest tak? Poniekąd. Chyba bardziej udało mi się z nimi uporać dzięki świadomości. Dzięki temu, że od dziecka bardzo dużo czytałam, starałam, byłam bardzo zawsze otwarta na świat i nadal tak jest. I w wielu sytuacjach to rozszerzenie, otwarcie swoich horyzontów pomaga ci zrozumieć, pomaga ci zaakceptować pewne rzeczy. Więc wydaje mi się, że to taka fajna cecha, którą gdzieś dostałam w genach, pozwoliła mi na to, żeby się z tym wszystkim uporać bez wsparcia psychologa, terapeuty. Ale wielu ludzi rzeczywiście nie potrafi samemu sobie z tym poradzić. I po to właśnie są terapie, chociażby dla DDA, dla rodzin alkoholowych.
Mhm. Iwona, w takim razie, gdzie szukać tej swojej siły wewnętrznej? No w której, sobie właśnie. Której ty, a którą przegródkę w głowie otworzyć, żeby ją znaleźć? Bo powiedzieć, że sobie znaleźć w sobie, to wiesz, to nic nie powiedzieć. Co zrobić? Każdy musi do swojego wnętrza dotrzeć sam. Każdy ma swoją własną historię i tą samą rzecz każdy z nas, jak tutaj siedzimy, będzie widział inaczej. Będzie ją przefiltrowywał przez swoje doświadczenia, przez swoją ocenę świata. Więc to też nie jest tak, że ja teraz dam tobie receptę, jak dotrzeć do swojego wnętrza i która ścieżka do tego doprowadzi. Każdy z nas musi dojść do tego krok po kroku samemu. Natomiast uświadomienie sobie pewnych mechanizmów, to już jest bardzo duże wsparcie. To już jest duża pomoc w tym, żeby do siebie dotrzeć, żeby znaleźć w sobie tą siłę. I ja zawsze pokazuję na slajdach, kiedy mam szkolenia motywacyjne czy zajęcia coachingowe, sylwetkę człowieka, która jest obudowana rodziną, przyjaciółmi, związki, pasja, wszystko. Mm-hmm. I teraz zabieraj każdą po kolei, jedną po drugiej, zostaniesz tylko ty. Co ci zostanie? Zostajesz sam ze sobą. Zostajesz ty i się okazuje, że patrz, to jest cały twój świat. Ty jesteś tą osobą, która jest dla ciebie najważniejsza. Jak się czujesz sam ze sobą? Kiedy się czujesz bezpiecznie? Kiedy odnajdujesz rozwiązania trudnych problemów, dręczących się problemów? Co ci daje największą siłę w trudnych sytuacjach? I wiesz, człowiek odpowiadając sobie po kolei na te pytania, dochodzi do wniosku, Matko Święta, rzeczywiście, to wszystko jest tutaj. Ja jeszcze chciałem dopytać, zanim będzie jeszcze książka, chciałem dopytać a propos poszukiwania w sobie tej siły, czy trening bokserski jest takim treningiem zupełnie niepodobnym do innych treningów, jak piszesz, jak powiedziałaś w jednym wywiadzie, który czytałem wczoraj, że przez boks, bo nawet kickboxing ci tego nie dał, że ty poczułaś się jak Keanu Reeves w Matrixie. Podczas pierwszej walki. Nagle stanęłaś i zobaczyłaś świat jakby ze strony w zwolnionym tempie. Tak. Przeciwniczka zadawała ci ciosy, które mogłaś spokojnie uprzedzić i pokonałaś ją po 22 sekundach. Ale to nie jest wynik treningu bokserskiego, tylko właśnie, dopuszczenia co się stało? W całej gamy wiesz, emocji, stresu, który wreszcie przyjęłam i który uruchomił to, co w każdym z nas jest. Ale zobacz, nie miałaś tego w kickboxingu. No nie miałam tego w kickboxingu. I nagle w kickboxingu to po prostu był chaos. Ja to jak ja byłam panikarą, to po prostu głowa mała. Ale wchodziłam do ringu i potrafiłam walczyć. Natomiast wtedy, kiedy wiedziałam, że zaczęło się coś niezwykle poważnego, coś na zupełnie innym poziomie, coś, co w moim przekonaniu było takim bezpośrednim zagrożeniem, wtedy stanęłam, zaparłam się i powiedziałam, niech się dzieje, wola nieba. I się zaczęło dziać. Czyli to nie film kreuje rzeczywistość, tylko rzeczywistość jest natchnieniem do filmu. Tak. Czyli to można przeżyć, będąc w ringu. Tak, ale o tym też pisze Eckhart Tolle w Potędze teraźniejszości. On też musiał się znaleźć pod ścianą, pod murem, żeby nagle uruchomić ten potężny mechanizm, który jest w każdym z nas. Mamy to wszyscy. Ja zawsze mówię, że kiedyś z Krzyśkiem Hołowczycem rozmawialiśmy i Krzysiek mówi, wiesz, ja mam to samo, bo to jest pień mózgu, to jest ten stan alfa, w który się wprowadzasz, doprowadzając, dopuszczając do siebie stres, nie odpychając go od siebie w sztuczny sposób. To jest też, myślę, bardzo istotna wiadomość, że każdy z nas to ma. Tylko nie każdy z nas staje w obliczu takich przeżyć, które to potrafią uruchomić. Być może właśnie z takich sytuacji bierze się ta wewnętrzna siła. Ale wiesz, do przeżycia tych sytuacji też znaleźć. Musisz tą siłę mieć. Więc jedno, wiesz, to się wszystko zazębia. Jak łatwo jest coś powkładać do pewnych szufladek, typu ty zostałaś mistrzynią świata, bo miałaś trudne dzieciństwo. Dokładnie. Bzdura. Czy ring sprawił, że lepiej radzisz sobie z przeszłością? No bzdura. Więc wiesz, mogłabym tak wymieniać krok po kroku i tak odkreślać. Właśnie dlatego nie chcemy szufladkować, tylko chcemy poszukać sedna. Fantastycznie, więc każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej sobie ze wszystkim radzi, ale każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał, ogromny. I to, czy my go wydobędziemy, czy mamy potrzeby, czy życie nas do tego zmusi, to już jest zupełnie inna kwestia. Andrzeju, Hubert, ty masz w sobie takie akumulatory,
prostu atomowe, z tego co ja tutaj słyszę. I ja chciałem cię zapytać o coś innego. Jak wygrałaś już praktycznie, no nie było dla ciebie przeciwniczki w pewnym momencie. I jak wyglądał ten trening, żebyś ty jeszcze wyzwoliła w sobie tą energię, żeby te akumulatory wymienić na nowe, może lepsze, i żeby jeszcze dać siebie więcej? Czy ty musiałaś sparować z mężczyznami? Ja głównie sparowałam z mężczyznami, dlatego że to chłopcy mnie nauczyli tej zimnej krwi, tego fajnego boksu, takiego, który ja podziwiam. Bo jak ja kiedyś zobaczyłam po raz pierwszy Henia Rychłowskiego, jak boksował na worku w Stoczniowcu, to siedziałam i tak, no to był po prostu majstersztyk, to było po prostu, w każdym ruchu było absolutne mistrzostwo. Chyba wtedy właśnie w boksie zakochałam, ale wtedy, kiedy walczyłam, nie podchodziłam do, zwłaszcza w boksie, bo w kickboxingu było różnie, natomiast kiedy w boksie zaczęłam osiągać, zdobywać tytuły jeden po drugim, wiedziałam, że przyjdzie kolejna zawodniczka, kolejna przeciwniczka, inna. Ja byłam już mądrzejsza, byłam bardziej doświadczona, bardziej świadoma, więc miałam też to, co jest niezwykle ważne i co mnie nie doprowadziło do zguby właśnie, że wiedziałam, że każdy zawodnik przyjdzie ze swoją energią. To już nie będzie ta sama przeciwniczka, którą ją pokonałam w poprzedniej walce. To będzie całkiem inny człowiek. Ktoś, kto może mnie totalnie zaskoczyć czymś i ja muszę być gotowa na to zaskoczenie. Więc jakby ten mechanizm sam się nakręcał. Każda nowa przeciwniczka to było nowe wyzwanie, bo to było coś nowego. To nie był ten sam dystans, który mam pokonać, tylko że w innych okolicznościach, bo inna publiczność, bo inny rodzaj nawierzchni. To po prostu przychodził nowy człowiek z nową determinacją, z nową energią, której ja nie znałam. I to było niesamowite, że każda walka to totalnie inna historia. Czyli to przeświadczenie nie pozwoliło ci wpaść w rutynę. Tak, tak. Więc do każdej przeciwniczki nastawiałam się całkiem od nowa. Każda walka to nowa przygoda. Nowe wyzwanie, nowa rzecz, którą musiałam gdzieś przerobić. To myślę, że bardzo ciekawa wskazówka dla sportowców, amatorów, ale i wyczynowych zawodników, żeby do każdego wydarzenia podchodzić jak do na nowo. Czegoś nowego, czegoś nieznanego, czegoś inspirującego, co musi wydobyć z ciebie jakieś kosmiczne, nowe umiejętności. Mnóstwo takich wskazówek. Naprawdę pokaż mnóstwo. Pokaż do kamery ładnie. Naprawdę mnóstwo takich wskazówek otrzymacie w tej książce. Najważniejsza decyzja. Ja ją przeczytałem i wydawało mi się, że wszystkie rozumy pozjadałem i ze wszystkim sobie świetnie radzę i mam sposoby na radzenie sobie ze wszystkim. Przynajmniej dwa cytaty umieściłem na swoim profilu facebookowym, które mnie ujęły. Ujęło mnie więcej cytatów, ale nie chciałem zaśmiecać tablicy, żebyście się ode mnie nie odwrócili. Ale jeżeli chcecie poszukać tych cytatów, to zachęcam do przeczytania tej książki. Naprawdę warto. Ja, Andrzej, tobie chciałem podziękować za to, że zaprosiłeś tak wspaniałego gościa, mimo że jeszcze nie kończymy. Ale nie przeczytałeś tej książki. Ale jeszcze jedno. Nie kończymy, nie, tylko nie, to ja tak, mam taki wenę swoją jakąś oczywiście. I Iwonka, tobie za to, że przyjąłeś zaproszenie. I chciałem wam powiedzieć, drodzy widzowie, jedną ważną rzecz, że nie trzeba odpalać na film romantyczny, żeby się wzruszyć. Wystarczy posłuchać tej pasji, którą ta zawodniczka ma, bo to, że już nie walczy zawodowo, to nie znaczy, że ta energia i ten power gdzieś tam z niej uciekł, bo ona to ma i ja to czuję i tak wzruszyłem się i pewnie mógłbym się poryczeć z innego powodu, a nie uderzenia jakiegoś takiego mocnego od ciebie. I a my w Run for Rest Podcast nie boimy się łez i płaczu i wzruszeń, bo mężczyzna powinien płakać, tylko powinien wiedzieć jak. Nie, ja inaczej do tego podchodzę. Ja uważam, że każdy człowiek to są emocje. Oczywiście są ludzie, którzy je uzewnętrzniają, a są tacy, którzy je w sobie tłumią, uznając, że jest to według jakichś stereotypów niemęskie, bądź takie, bądź siakie. Jesteśmy istotami emocjonalnymi i w tym takim skomercjalizowanym świecie mówimy, że to jest nieważne, trzeba być twardym jak taran, przejść do przodu, po prostu po trupach do celu, zapomnieć o sobie, zapomnieć o tym, co gdzieś w duszy gra. To jest bzdura totalna i tym robimy sobie największą krzywdę, bo pasja, bo to wszystko to, co powstało, powstało z pasji. Nie tylko z pasji sportu, ale w ogóle pasji życia. I zobaczcie, człowiek, który ma tą pasję, wachlarz emocji wykorzystuje każdego dnia. Ile razy na trasie biegu czy triatlonu trzęsła mi się broda, ryczałam, bo już nie miałam siły, ale
robiłam kolejny krok. Ile razy ryczałam, wracając z treningu, bo się dałam gdzieś tam trafić, bo nie zrobiłam tego tak, jak trzeba. Ile razy ryczałam, bo życie mnie po prostu zgniotło na chwilę, przejechało mnie walcem i to w jedną i w drugą stronę. I bałam się milion razy i nadal pewnie się będę bała, ale dlatego jestem człowiekiem. Bo jestem człowiekiem i jestem człowiekiem i tych emocji absolutnie nie można się wstydzić i o nich nie można zapominać, bo to, co najważniejsze, to jest miłość, to jest szacunek, to jest wiara. To są te rzeczy, które napędzają człowieka, które sprawiają, że to życie wygląda tak albo inaczej. Zamykając się przed tym w pewnych stereotypach, odbieramy sobie smak, każdy smak życia. Ty masz taką klasyczną postawę, stoicką podejście do życia, na co nie masz wpływu, ani się na to nie obrażasz, ani z tym nie walczysz, po prostu na co masz wpływ, oddziaływujesz z maksymalną siłą i to jest twoja recepta. To jest moja recepta, tak, każdy pewnie ma swoją, ale nie branie pewnych rzeczy do siebie tak personalnie też bardzo dużo rzeczy ułatwia. Bardzo życie ułatwia. Czyli dystans do siebie. W ogóle do wszystkiego dystans. Przyjmowanie pewnych rzeczy takie, jakimi są, też jest niezwykle pomocne, bo rozumienie wcale nie musi oznaczać jakby zgody na pewne rzeczy. Akceptacja stanu, który już zaistniał, jest niezwykle potrzebna do tego, żeby też uporać się z emocjami, bo są rzeczy, na które mojej zgody jakby wewnętrznej nigdy nie będzie, krzywdzenie słabszych, znęcanie się nad zwierzętami, a po prostu mnie to krew zalewa, ale wiem, że tacy ludzie są i jeżeli zaczniemy zmieniać to od siebie, wysyłać tą dobrą energię, to jest szansa, że wreszcie ktoś zrozumie, bo agresja naprawdę rodzi agresję i to po prostu wpadamy w jakieś błędne koło. Ale dlaczego tak mówisz? Bojownik nie jest agresywny. Właśnie. Na tym polegam, żeśmy na początku, że tutaj się trochę powygłupialiśmy, pożartowaliśmy sobie, ale gdybym, ale wchodząc do ringu, nigdy bym przecież nie powiedziała tak nawet w żartach, jak powiedziałam do ciebie, że to ty będziesz za chwilę płakał albo coś takiego. Nie, ten szacunek jest niezwykle istotną cechą każdego wojownika, bez względu na to, jaki sport uprawia. Rywalko moja, ja mam olbrzymi szacunek do ciebie, ale teraz ci połamię nos. Tak, to jest bzdura, to jest bzdura. No właśnie, to są stereotypy. Tak, to są stereotypy. To są błędne, po prostu zakodowane klisze. Wcale tak nie. Daniel Koziński, nasz specjalista od fotografii. I filmu. Kontakt. Nie mamy z nim kontaktu wzrokowego. Się denerwuje, że nie mamy z nim kontaktu. A, na pewno zrobił wam on już taki jest, tryliard taki jest super z Simonka, popatrz na mnie. Ale słuchajcie, tak jak powiedziałam, mój trener często też powtarzał, nie możesz czegoś zmienić, zaakceptuj. I nie obrażaj się na rzeczywistość. Ale oczywiście. Jacek Urbańczyk. To ten, który przytoczył przykład lwa, który nie pożerał ofiary, dlatego że sprawia mu to przyjemność, tak, znajduje, tylko dlatego, że jest głodny. Tak, walczy o przetrwanie. Czyli w sporcie musimy być głodni. W ogóle w życiu musimy być głodni. Ale o tym też pięknie zawsze pisał profesor Wetulani. Nie wolno jeść za dużo, bo to nam nie sprzyja. To tak naprawdę powoduje, że szybciej się starzejemy, gnuśniejemy i nie chce nam się wstać z tej kanapy. Iwona, i nie jesteśmy w ogóle głodni życia. Muszę cię też zadać kilka pytań, taki wiesz, z cyklu rady nie od parady. Daniela, czy mogę tylko o tego dwa chwile? Oczywiście. Ja chciałem, Iwonka, cię co ty byś odpowiedziała Tomkowi Hajcie, który zawsze mówi tak, przeciwnik jest ranny, to jest wtedy bardzo niebezpieczny i trzeba jak najszybciej go dobić. Ma rację, że ranny przeciwnik jest niebezpieczny, bo ranne zwierzę jest nieobliczalne i jest wtedy w stanie walczyć i wydobyć z siebie jakieś niesamowite pokłady energii. A jak mówi ale doktor Mularczyk, nasz gość, lekarz, specjalista, człowiek to ssak. Bardzo dobrze. Tak, no więc z tym dobiciem tutaj mam pewien rozdźwięk. Na pewno wykorzystanie słabości przeciwnika, oczywiście, bo to jest przenośnia, więc jak Tomek jest, lubi przenosić często. No i dobrze. Jak mu to dobrze wychodzi, niech to robi dalej. Generalnie jak przeciwnik jest już naruszony, bez względu na to, czy dosłownie, czy nie, czy tylko w przenośni, no to wiadomo, trzeba to wykorzystać i doprowadzić do zwycięstwa, ale nie dlatego, żeby zrobić jemu krzywdę, tylko dlatego, żeby osiągnąć swój cel. Iwona, my mamy też ambicje bycia programem edukacyjnym też. Od czasu do czasu poza, wiesz, to tanią rozrywką, ja taką chałturniczą, którą uprawiamy. Ale nie, ja słyszałam, to było bardzo kulturalnie. O.
Jedna. Dzisiaj? No dzisiaj. No bo ty sobie na początku ustawiłaś program. To oczywiście. Nastraszyłaś nas. W końcu ktoś z nas żartował, a nie my. No, ale wy mówiliście o kulturze, nie, że kulturalnie jesteś, tylko o kulturze mówiliście. Iwona, słuchaj, my też staramy się szukać odpowiedzi, które zadają nam słuchacze i wielu rodziców wysyłając swoje dzieciaki na sport. Często realizuje swoje niespełnione marzenia. Straszne z młodości. Straszne rzeczy robią. Ty, co rodzice wyprawiają na treningach, to jest osobna historia. Ja widziałam. Ty w jednym z wywiadów widziałaś. Ty w jednym z wywiadów powiedziałaś, że ty uprawiałaś wiele dyscyplin sportu, ale miałaś szczęście w tym, że akurat wybrałaś tę, a nie inną dyscyplinę. Jak wybrać swojemu dziecku dyscyplinę? Nie, no próbować. Jeżeli, oczywiście, że dziecko powinno wybrać. Jeżeli dziecko nie wie, bo nie ma, bo nigdy nie doświadczyło organoleptycznie tych emocji związanych ze sportem, z wysiłkiem fizycznym, no to trzeba dać dziecku szansę. A co mi poradzisz? Mnie, jakbym, ja już chłopakom wiem, że widzimy się za 10 lat na Wimbledonie, a mój syn powie, że nie chce grać w tenis. I no, to niech nie gra. To niech znajdzie sobie coś, co będzie sprawiało mu frajdę. Wspaniałą rzecz przeczytałem. Powiedziałaś, że ukończenie Ironmana sprawiło ci najwięcej przyjemności sportowej. To był twój największy sukces, który dał ci najwięcej przyjemności. Tak. I to mówię, Daniel, do ciebie. Twoje dziecko, jeżeli będzie mistrzem, zwycięzcą Wimbledonu, niekoniecznie musi mu to dać największe szczęście w życiu. Pijemy do filmu Borg McEnroe, gdzie Borg nie był szczęśliwy. Ale może się okazać, że ukończy maraton biegowy. Ale przecież czytałeś moją książkę i tam wiesz, co powiedziałam, że okres, kiedy sięgałam po największe sukcesy, kiedy zdobywałam tytuły mistrzyni świata w boksie zawodowym, to był dla mnie, jako dla człowieka, najgorszy okres w życiu. To był bardzo ciężki dla mnie okres. To taki paradoks. I te sukcesy w ogóle... Sukces trwa krótko, on żyje bardzo krótko. A to jest moje kolejne pytanie. Pozwól, że je wtrącę. Dlaczego osiągnięcie właśnie takiego celu powoduje pustkę i nieszczęście? To jest cytat z ciebie. Ale to nie osiągnięcie celu spowodowało we mnie pustkę, tylko okres życia, w jakim się znalazłam. I z jednej strony dzięki Bogu, że miałam ten sport, ale z drugiej strony ten sport mnie też doprowadził na taką krawędź. Ja naprawdę musiałam zobaczyć, ile jeszcze w stanie jestem znieść. To była taka naprawdę twarda, piękna szkoła życia i odkrywania w sobie tych emocji. I to, że ten sukces był, to, że miałam treningi, to, że bolał mnie cały człowiek, że czułam ból fizyczny i psychiczny, to sprawiło, że nie zwariowałam. Sukces, który przyszedł, to była tylko taka ulga, że wreszcie mam to za sobą, że wreszcie to, do czego tak ciężko pracowałam, zrobiłam, odwaliłam swoją robotę i to dobrze i nie chcę mieć już z tym nic wspólnego, przynajmniej na jakiś czas. Tak to właśnie wyglądało. I ten sukces żył wtedy, kiedy sędzia podnosił mi rękę w geście zwycięstwa. Schodziłam z ringu, jeszcze chwilę ten sukces żył, ale on już tak zdychał. Bo za tydzień ten sukces już nie miał żadnego znaczenia. Iwonka, jak jest koniec walki, sędzia bierze was na środek, trzyma was za ręce. Że to jest wyczuwalne, że on... Ja wiedziałam, kiedy jest. Tak, ja wiedziałam. Wojownik w ringu zawsze wie. Chyba, że naprawdę jest taka zacięta walka, która jest tak na styku. Takich walk praktycznie się takie walki nie zdarzały. Zdarzyło mi się na przykład ze dwa razy, kiedy sędzia ku mojemu zdziwieniu podniósł rękę przeciwniczki. No tak czasami niesprawiedliwa bywa. Ale tak bywa w sportach. Jak jesteśmy przy tym, to powiedz mi, na ile poziom sportowy w boksie, a na ile udział promotora decyduje o sukcesie pięściarza? Powinien decydować poziom sportowy, a bywa z tym różnie. Ale, bo wiesz, nasi widzowie nie wiedzą, jak to się odbywa w boksie. Szczerze mówiąc, ja też nie. To znaczy, dlatego pytam, na ile ten udział promotora, co ten promotor może zrobić takiego, że ten wybitny pięściarz nigdy w życiu nie osiągnie sukcesu? Wybitny pięściarz zawsze osiągnie sukces. Zawsze znajdzie sobie właściwego promotora. Tak. Albo po prostu pokona każdego przeciwnika, który stanie naprzeciwko niego w ringu. Za to sprytny promotor może wypromować dobrego rzemieślnika na przyszłego mistrza. Tak zazwyczaj też się nie dzieje. Zdobędzie jakiś taki poboczny tytuł interkontynentalny czy jakiś inny i na tym jakby skończy się ta wielka, w cudzysłowie, kariera. Natomiast wybitny zawodnik zawsze osiągnie sukces.
jeżeli ma oczywiście wystarczająco dużo w sobie determinacji i chce tego sukcesu. Promotorzy też bardzo skutecznie niektórym zawodnikom przeszkadzają, obrzydzają im sport, grają nieczysto. No tak, tak jest w życiu. Tam, gdzie jest człowiek, tam zawsze może być tak albo tak. Kamera na Huberta, będzie pytanie, uwaga. Nie, ja tak, może nie pytanie, ale ja tak pierwszy raz chyba mam tak wyostrzone zmysły. Mamy tą wodę od początku, bo Andrzej... A to jakaś krypciocha, czy właśnie, to takie... Nie, nie, za to nie płaci, wiesz. Że dzięki tobie moje zmysły tak się wyostrzyły, że widzę ten napis z serca i to idealnie pasuje do ciebie. Nikt nam za to nie płaci, wiesz, to jest problem. I wszystko idzie z serca, więc naprawdę... Bo my też to robimy z pasji. Dajesz radę, żeby nasze zmysły się wyostrzyły, jest nieźle. Cieszę się bardzo. Także w ringu jest, myślę, że ring jest taką namiastką poniekąd życia. Iwonka, takie popularne są teraz walki MMA i większość celebrytów, może nie większość, ale duża część celebrytów w tych walkach bierze udział. Czy ty masz ochotę na tego typu walki, na próbę? Czy ktoś ci to proponował? Tak, miałam propozycję, że nawet podpisaliśmy wstępnie kontrakt z KSW, no ale dzięki Bogu, po pierwsze, mój anioł stróż kopnął mnie wtedy w kręgosłup i powiedział mi: stara, ty już nie wchodzisz do ringu, bez względu na to, jaka to byłaby formuła. Czułam też wewnętrznie, że tak powinno być. A dwa, no nie wyobrażam siebie sportowca w jakiejś walce typu freak fight z, nie wiem, z jakąś celebrytką. Dla mnie jest to uwłaczające dla sportu, bo freak fighting nie ma nic wspólnego ze sportem, a niestety na te walki przeniosła się uwaga kibiców, uwaga widzów. Chociaż uważam, że bardziej są to widzowie niż kibice, bo prawdziwy kibic to jest człowiek, który szanuje sport, który w sporcie dostrzega to, co jest najważniejsze. Ten prawdziwy sport dostarcza kibicowi właśnie takich prawdziwych emocji, wzruszenia. Ja przecież nigdzie tak nie ryczę, jak przed telewizorem oglądając sport, bądź jak mam okazję oglądać sport na żywo. I nie są to filmy romantyczne, tylko właśnie sportowcy mnie doprowadzają do takich łez wzruszenia i to jest najpiękniejsze. Szkoda, że tak się dzieje, no ale ludzie zawsze kochali jakieś takie igrzyska i krew będziemy i to i będziemy tamto. O tym rozmawiać w kolejnych programach, bo ja nawet przygotowałem też podbudowę merytoryczną marksistowską a propos sportu i liberalnej demokracji, która doprowadza do tego, że te wszystkie zawody, które oglądamy, to są sztucznie kreowane emocje. A my tego nie chcemy. Ja dlatego... To, co wam na początku powiedziałam o tych dziewczynach z Ladies Fight Night, ja tam zobaczyłam piękny sport. Słuchajcie, zobaczyłam dziewczyny, które prezentowały świetny poziom sportowy. Wszystkie miały duszę wojowniczek. To, jak one walczyły na sparingach, to była kwintesencja. To było po prostu wszystko to, z czym ja się spotkałam w ringu, co było dla mnie istotne. Te dziewczyny wchodząc, bo część z nich walczyła w oktagonie, część w ringu, wszystkie wchodziły z wielkim szacunkiem do siebie nawzajem. W ringu po prostu walczyły, aż iskry szły, ale robiły to w tak fantastyczny sposób. Po walce sobie dziękowały, uściskały się. Jezu, jakie to było Iwonka, piękne. Iwonka, ja bym nie dopingował tych dziewczyn tak bardzo. Ponieważ zobacz, jakie później rodzi to problemy. Ty 20 lat byłaś singielką tylko dlatego, że faceci bali się do ciebie podejść. Co ty w ogóle za bzdury opowiadasz? Dopiero znalazł się mężczyzna, który nosił na ramię broni, by miał odwagę do ciebie podejść. Andrzejku, ty opowiadasz jakieś niestworzone banialuki. Możesz zaprzeczyć? Słuchaj, no absolutnie nie mogę potwierdzić tej twojej teorii, która jest jakaś, nie wiem, skąd ty bierzesz takie, nie. Czy tam jest chociaż jedno zdanie, które napisałam, nie byłam w związku, bo boksowałam? Nie. Ale nie. Iwonka, to jest moje prowokacyjne pytanie. Nie wprowadzuj widzów w błąd. Bardziej chciałbym, żeby zajrzeli do tej książki i dowiedzieli się. Chodzi mi o to, że nie masz takiego poczucia, że silne kobiety, jaką ty jesteś silną kobietą, mężczyźni boją się takich kobiet? Wiesz, to jest też chyba taki utarty już slogan, którym rzucamy na lewo i prawo, chociaż ziarno prawdy pewnie w tym jest. A widzisz. Ale to nie wynika z tego, że ja walczyłam w ringu, tylko wynika z tego, że człowiek, który wie, czego chce, który wie, czego nie chce, który bezwzględnie szanuje siebie, nie da sobie skakać po pagonach, nie da sobie wchodzić na głowę, nie da ograniczyć sobie swojej wolności. A wchodząc w związek, wchodzą dwie osoby z różnymi historiami, z różnymi modelami związku, z różnym
wyobrażeniem o tym, jak związek wyglądać powinien. Również z indoktrynacją, którą przychodzą od dziecka. Jeżeli wchodzi w związek mężczyzna, który ma wpojony patriarchalny model rodziny, że rządzę ja i koniec, i są dwa sposoby, żeby to załatwić. Mój albo... No to wtedy jest konflikt, bo jak się zderza z kobietą... Że jak się zderza wtedy z kobietą, która... Chwila, człowieku. Jestem wolnym człowiekiem, jestem tak samo człowiekiem i albo mnie szanujesz i albo działamy na zasadzie partnerstwa i jesteśmy ze sobą, bo chcemy i chcemy tworzyć ten związek, jesteśmy na to gotowi, albo bujaj się. Ale jak trafi taki koleś na dziewczynę, która z kolei jest ustawiona, że kobieta ma być uległa, ma usługiwać mężczyźnie, no to wtedy jakoś tam się dogadują, jakoś to funkcjonuje. Ale tak działać może to na początku, bo po jakimś czasie, bo wszyscy się zmieniamy, związek przechodzi pewną transformację, człowiek przechodzi transformację i nagle się okazuje, że mi już nie jest wcale tak dobrze. I że ten lew to wcale nie jest taki kotek. Oznajmiasz, że halo, stary albo stara, nie jest mi z tobą po drodze, a później jest takie zdziwienie, jak to? Przecież kiedyś ci to odpowiadało. No tak, kiedyś mi to odpowiadało, dzisiaj już mi to nie odpowiada. Więc to, że ja byłam tak długo sama, wynikało z tego, że wolałam być sama, niż wchodzić w związki, które w jakikolwiek sposób będą mnie ograniczały, bądź wchodzić w jakiekolwiek interakcje z mężczyznami, czyli z drugim człowiekiem, który nie jest gotowy ani na związek, mało tego, raczej by mi przeszkadzał niż pomagał, a uważam, że decydując się na bycie z drugim człowiekiem, też trzeba sporo z siebie dać. W tamtym czasie nie byłam na to gotowa. Byłam bardzo skupiona na sobie, na tym, żeby osiągnąć sukces i doskonale wiedziałam, że dla mnie najważniejsza jestem ja, bo jak sobie papram życie osobiste, to niestety w ringu wyjdzie. Bardziej pytanie chciałem cię sprowokować do tego, żebyś zadrwiła sobie trochę ze słabych mężczyzn, ale... Chyba nie powinniśmy nawet z tego drwić. Nie, no może złego słowa użyłem, natomiast takiej odpowiedzi emocjonalnej oczekiwałem. No i znowu widzisz, nie oczekuj niczego. Kolejna zasada, którą warto wprowadzić w życie. Od kiedy Andrzej został wpływowym podcasterem, słuchaj, wszystko zmieniło się w jego życiu. Podpucha goni podpuchę, wiesz, prowokuje, żeby zobaczyła, co tu się dzieje jeszcze przed programem, jak chłopaki sobie rozmawiają razem, wiesz. To ja muszę po prostu uszy zatykać, wyłączamy mikrofony, wiesz, wypraszamy gości. No co zrobić? Czyste szaleństwo. To był oczywiście żart. Powoli chyba pewnie, taka podpucha. Tak, powoli chyba zmierzamy do bezpiecznego. Ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, skoro zmierzamy, to chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Nie poruszyliśmy trudnych tematów, o których myślałem, że poruszymy, to znaczy sprawa wychowania. Nie, ale nie chciałbym już w nie wchodzić. Ja się z tego powodu strasznie cieszę, dlatego że nasz program, mam wrażenie, że był ciekawy, jestem zadowolony, był ciekawy, nie rozmawialiśmy o rzeczach bardzo pozytywnych. Ja jestem emocjonalnie zaspokojony, Andrzej. Uważam, że my dotknęliśmy trudnych tematów. Wiesz, najtrudniejszym tematem, od którego chyba warto wyjść, ale też pozytywnie zakończyć, skoro zmierzamy ku końcowi, jest właśnie to, że najtrudniej człowiekowi szanować siebie samego, szanować innych. Pokochać siebie, pokochać innych. Nie oczekiwać od nikogo niczego i iść przez życie swoją własną drogą, słuchać swojego własnego serca. I to są właśnie najtrudniejsze tematy, z którymi ludzie przez całe życie nie potrafią się uporać. Oczekiwać tego w zamian. Poza tym nie chcemy opowiedzieć całej książki, bo chcemy, żebyście tę książkę, kochani, kupili. Ale ta książka wcale nie jest tak naprawdę o sporcie. Właśnie. Myślałem, że powiesz, ale ta książka wcale nie jest taka tania. To nie są tanie rzeczy, panie. To nie są tanie rzeczy. A jak teraz pytacie, a ile ona kosztuje, to znaczy, że was na nią nie stać. Ale my poprosimy Iwonę o autograf. Chcemy, żebyście kupili tę książkę i zostawili nam swoje przemyślenia, swoje recenzje, bo wiecie, że każda wasza opinia jest dla nas cenna, zwłaszcza w iTunesie. Bardzo wam za to dziękujemy, że to zostawiacie. Pamiętajcie o naszym kanale na YouTubie, bo cała rozmowa... To dla was przywiozłam, jeszcze wam doszło. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTubie, ponieważ cała rozmowa z Iwoną będzie tam dostępna. Będziecie mogli ją sobie oglądać nie tylko na Facebooku. Słuchacie nas w aplikacji, więc...
podczas podróży w naszej aplikacji RF Podcast. Możecie ją znaleźć w iTunesie, możecie też słuchać przez naszą stronę internetową. Tam wszystko na ten temat znajdziecie. I pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie podjęliście w życiu tej najważniejszej decyzji, to ta książka, książka Iwony Guzowskiej, Najważniejsza decyzja, wam w tym pomoże. I mam nadzieję, że trochę nasz podcast i nasze spotkanie. No, mam nadzieję, że jednak z całej serty też żartów ktoś wyniesie coś dobrego dla siebie. Wiesz, myślę, że wyjątkowo mało było dzisiaj w tym programie żartów, ale program wydaje mi się, że jest bardzo cenny dla naszych słuchaczy. Niestety, twoja fajnie, osoba, że robicie gość. Takie rzeczy, fajnie, że pokazujecie sport od różnej strony, że wplatacie w sport przede wszystkim życie. Tak, bo sport to też jest wysoka kultura. Okazuje się, że sportowcy mogą, mało tego, powinni być wzorem dzisiaj dla młodych ludzi. Tak, ale dzisiaj mamy ku temu większe możliwości. Jednak możliwość przekazywania informacji przez kanały internetowe, telewizja, środki masowego przekazu, krótko mówiąc, no to jest kopalnia inspiracji, więc fajnie, że to robicie. Iwona, dzięki tobie Hubert przeczyta pierwszą książkę w tym roku. Hubert, trzymam kciuki. Nie. Zacznie czytać, nie wiadomo czy skończy, bo zostały do półtora miesiąca do końca roku. Ale Hubert jest zabieganym blogerem modowym. Grzesia Krychowiaka i inspiruje się na Wojtku Szczęsnym. No. Ale słuchajcie, ja wam coś, kochani, przeczytam. Dawaj. Ja to już powinniście mogli dostać dalej. Zewnętrznie silna, zdeterminowana, realizująca swoje cele. Wewnętrznie delikatna i wrażliwa. To cała Iwona. Jej historia pokazuje, że nie ma przeszkód nie do pokonania. I zachęca, by iść drogą marzeń. A kto? Tak się wypowiedział o Iwonce. Tego już się dowiecie czytając. Ja wiem, ale nie powiem. Czytając jej książkę. I kochani, pamiętajcie, jak to kiedyś powiedzieliśmy z Andrzejem i z Danielem, żeby nikt wam w życiu nie powiedział, kto wam kurwa ukradł marzenia. I to był cytat. To był oczywiście cytat z coacha Majka. Tak. Wszyscy go znamy. Pozdrawiamy coacha Majka. I tym samym zamykamy ten temat, Andrzej. Myślę, że temat, który chcieliśmy z Iwoną poruszyć, nie będziemy go już wplatać w ten wątek, chyba że chciałbyś. Chcielibyśmy poruszyć taki temat, czy trener powinien posiadać umiejętności rozpoznawania u swojego zawodnika problemów emocjonalnych. Tak, powinien. Problemów emocjonalnych, które mogą prowadzić do tragedii. Bardzo często trener nie rozpoznaje, tylko wykorzystuje słabość zawodnika, słabość psychiczną zawodnika do tego, żeby osiągać z nim, realizować z nim założone cele. Wydaje mi się, trochę siedzę w tym sporcie już prawie 40 lat i wydaje mi się, że często, że nie śmiej się z tego, że często... Też tak kiedyś będziesz to miał. Często jest tak, że dochodzi do tragedii właśnie dlatego, że zawodnik o danej strukturze psychicznej nie powinien uprawiać sportu, to znaczy powinien otrzymać zakaz uprawiania tego sportu. Czasami jest tak, że ten sam zawodnik kilkukrotnie, ponieważ reprezentuje wysoki poziom sportowy, kilkukrotnie w swojej karierze spotkał się z psychologiem sportowym. I ten psycholog sportowy również nie potrafi rozpoznać problemów emocjonalnych czy psychicznych i nie prowadzi do tego, żeby zakazać zawodnikowi uprawiania sportu lub zmusić, spowodować do zmiany dyscypliny, która nie będzie tak obciążająca dla tego zawodnika. I chciałbym, żebyśmy, Daniel, Hubert, w przyszłym programie, jeżeli będzie taka okazja, jeżeli uda nam się zaprosić specjalistę, który będzie mógł z nami na ten temat porozmawiać, właśnie taki temat, żebyśmy mogli poruszyć. Dobry temat. Ale pamiętaj, Andrzeju, o jednym, że nikt nie może zakazać człowiekowi podążania jego własną drogą. Pytanie jest, jak zrobić, żeby zrozumiał, że warto tą drogę zmienić. Zakaz zbuduje tylko ból. No to może to jest złe słowo, zakaz. Ale mądry trener to jest chyba podstawa w ogóle współpracy, bo wydaje mi się, że akurat w moim przypadku praca z Jackiem Urbańczykiem to była najlepsza rzecz, najlepszy team, jaki stworzyliśmy. My rozumieliśmy się po prostu bez słów. Tam było porozumienie na poziomie absolutnie, wiesz, Iwonka, nie ma sukcesu, jeżeli nie ufasz trenerowi w 100% i nie jest dla ciebie autorytetem. A wiele razy pytana byłam, czy pracowałam z psychologiem, dzisiaj też przecież to padło. Nie, bo jaki psycholog może wiedzieć, jakie emocje mną kierują, kiedy ja jestem w ringu, skoro on tam nigdy nie był?
Ja wiem, że to, co kilku mówię... psychologów się na ciebie obrazi teraz. No, niech się obrażają, się ale taka jest prawda. Jeżeli ktoś nie poczuł bólu, tego stresu, nie jest mi w stanie powiedzieć, jak ja mam sobie z tym poradzić. To już dużo lepszy jest mądry mentoring, który doprowadzi do konkluzji u zawodnika. Czyli osobowość trenera na przykład. Osobowość trenera, człowieka, który zna materię, który wie, jakie są jej odcienie. Zaprzyjaźnił się z tobą, zżył się, zna ciebie. Tak, wie, i poprowadzi cię inny zawodnik, starszy zawodnik, który przeżył to, co przeżywasz ty i wie, gdzie mogą czyhać pułapki i wie, co cię może boleć, wtedy łatwiej cię zrozumie i łatwiej z ciebie wydobędzie decyzję o tym, czy w tą, czy w drugą stronę. Czyli jak dzisiaj oglądaliście, albo będziecie oglądali nasz podcast, to już nie musicie wybierać się do kina, bo najwspanialszy film właśnie mieliście okazję obejrzeć. I nie musicie się wybierać do psychologa. A ja złamię ten smak zadowolenia Huberta, bo ja będę namawiał, żebyście poszli do kina, obejrzeli film Borg McEnroe, skonfrontowali moją recenzję, zobaczyli film najlepszy, a ty za tydzień zrecenzujesz książkę. Znaczy inaczej, ciekawa jestem twoich zdań. Opowiesz nam, co z niej wyniosłeś. Skoro Daniel mówi, idźcie do tego kina, to ja mówię, dobra, idźcie do tego psychoterapeuty. Ale ja się zgadzam z Hubertem, ja byłam na torze, mistrz! No. I co? Przegraliście. Jakbym słyszał Darka. No słuchajcie, dziękujemy pięknie. Pamiętajcie, każdy film to jest dzieło sztuki robione przez wielu twórców. Raz wychodzi lepiej, raz gorzej. Książka jest to zawsze indywidualna sprawa. Więc dużo łatwiej też napisać wychodzi dobrą, raz lepiej, raz gorzej. Więc tym optymistycznym akcentem was zostawiamy. Pamiętajcie, książka, dwa filmy i odpytamy was za tydzień z tych... Trzy filmy. Tak. Dobra, to jeszcze pytanie na koniec, tylko najlepszy film sportowy? Mój? Tak, ja zaraz powiem swój, nie wiem, czy się zgodzi. Wściekły byk. A ja, słuchaj, za wszelką cenę. To jest film, który... $1 million, baby. Cud Lake Placid. Ten film wyrwał mnie tak z butów, że po tym filmie... Ale wiesz, to nie był film sportowy, a Wściekły byk... Masz jakiś film No w sumie sportowy? Też nie był takim... To właśnie, no, kurczę, właśnie, masz rację. No. To, ale Wściekły byk jednak... Kocham Roberta De Niro. Iwonka, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Mistrzyni. Uwaga. I mamy jeszcze mistrza na koniec. Mad Mike specjalnie dla Iwony Gorzowskiej. Bardzo proszę. Podcast w formie Morning Show, artyści, sportowcy, rock and roll. Dzięki. Dziękuję bardzo.